Witajcie kochani, dzisiaj zapraszam was na obiecany filmik z prezentami. Natomiast teraz jak rozłożyłam sobie te wszystkie rzeczy, okazało się, że tego wszystkiego dostałam w ostatnim czasie tak bardzo dużo, że nie ma sensu robić o tym jednego filmiku, dlatego że zwyczajnie trwałby on całe wieki. I ten filmik też podzielę najprawdopodobniej na dwie części. Dzisiaj zaczynamy z pierwszą i dzisiaj pokażę wam te rzeczy, które dostałam od moich, powiedzmy, koleżanek z branży, czyli od innych vlogerek, przy okazji różnych spotkań, no i tak dalej. Tak więc zacznijmy. Tak naprawdę nie wiem, od czego zacząć, bo tego jest tyle. Może zaczniemy od Irlandii, ponieważ jakby live był wczoraj, więc tu jesteśmy jak najbardziej w temacie. Irlandia była u nas miesiąc temu. Mówiąc Irlandia, mam na myśli Agę i Dominika oczywiście, których zapewne już znacie, bo pojawiają się na moim kanale i wspominam o nich bardzo często. I przyjeżdżając do nas miesiąc temu, przywieźli mi prezent imieninowy, za który jestem im bardzo wdzięczna, bo naprawdę jestem z tego prezentu bardzo, bardzo zadowolona i no, brak mi słów. I przywieźli mi wtedy moje pierwsze konwersy. Te konwersy, które pokazywałam wam w holu, czyli w poprzednim filmie, to nie były moje pierwsze konwersy. Właśnie pierwsze konwersy dostałam od nich i dostałam takie jedne z klasyczniejszych, czyli dostałam je w kolorze granatowym i te krótkie. Tak więc tak, to są moje tak naprawdę pierwsze konwersy i je dostałam od Agi i Dominika i jeszcze raz im za to bardzo, bardzo dziękuję. Tak więc no, wtedy w tym samym czasie byli też u nas Ewa i Wojtek i od nich też dostałam upominek. W sumie nie wiem dlaczego, ale bardzo mi się miło zrobiło. No i Ewa oczywiście zna mnie bardzo dobrze. I słuchajcie, przywiozła mi kolejną świecę. To jest świeca z tej serii dostępnej w Tiki Max, czyli z For Everybody. I tym razem Ewa przywiozła mi Bamboo Leaf, czyli taki zapach, który jest bardzo świeży, ale też dosyć słodki. Tak więc no bardzo mi się podoba i nie paliłam jej jeszcze, żeby ją wam pokazać, oszczędzałam ją sobie na razie, ale teraz już spokojnie będę mogła ją sobie odpalić. Oprócz świecy Ewa przywiozła mi też coś, co bardzo mnie ucieszyło i po prostu ona myśli tak bardziej naprzód niż ja, a mianowicie dostałam od Ewy takie małe urządzonko, to jest pilot. Pilot do mojego aparatu, którym teraz nagrywam, dzięki któremu mogę na odległość strzelać sobie tak zwane samojebki, na przykład do miniaturek filmów, takich jak ten. Tak więc to jest bardzo przydatna rzecz i jeszcze raz Ewuniu ci bardzo, bardzo dziękuję za prezenty, bo po prostu czytasz w moich myślach, a nawet wychodzisz o krok naprzód. Teraz pokażę wam jedną rzecz, którą dostałam przy okazji, jak była u nas Boogie Silver. Boogie wtedy jeszcze tak naprawdę strzelała, nie była do końca pewna. Pytała się mnie, czy jak przyjechała, mówi: Olga, ty masz iPhone'a? A ja mówię: nie, ale będę miała. No i wtedy dostałam właśnie od Boogie mojego pierwszego case'a na telefon, którego jeszcze wtedy nie miałam. Czyli taką uroczą różową sówkę z Primarka. Tak więc Paula, dziękuję ci jeszcze raz bardzo, bo naprawdę bardzo się cieszę. Tym bardziej, że teraz mam po prostu fisia na temat kupowania case'ów do mojego telefonu. Nie wiem, miałam to samo w zeszłym roku z poprzednim telefonem, potem nie nosiłam żadnego. Natomiast teraz znowu mam fisia na punkcie kupowania case'ów i już mam chyba ich 5, tak więc jeszcze raz ci bardzo dziękuję. No i dostałam też coś od Karoliny. To jest w ogóle śmieszna historia, bo ja Karolinie powiedziałam, jak wylatywała na Sycylię: Karola, kup mi jakiś kubek. No i myślałam, że zapomni. A tymczasem, słuchajcie, przywiozła mi po prostu, jak zobaczyłam ten kubek, tak mi się chciało śmiać, bo to jest po prostu kicz w najczystszej postaci, ale jest tak piękny. Naprawdę szok. To jest właśnie kubek, który dostałam od Karoli z Sycylii. Jest po prostu cudowny. No i oprócz kubka, miałam też małą zawartość w kubeczku, Karola przywiozła mi 3 przepiękne lakiery z Kiko, których oczywiście jeszcze nie mam, bo to jest jakaś nowsza kolekcja. I to jest taki czerwony ze złotymi drobinkami, to jest taki zielony mocno iskrzący i niebieski też mocno iskrzący. Tak więc Karola, dziękuję ci jeszcze raz, naprawdę sprawiłaś mi niesamowitą radość.
Teraz pokażę Wam prezenty, które przywędrowały do mnie ze Stanów od Pauli, od XBB, której też już dziękowałam na Skype'ie, ale chcę też podziękować tutaj. Paula za pośrednictwem jednej z blogerek, Gerdy, przesłała mi kilka rzeczy, które... tak naprawdę chodziło o jedną główną rzecz, którą zaraz Wam pokażę, z którą teraz jest problem, żeby wysłać to pocztą. I chodziło tu o coś, co czekało na mnie już od jakiegoś czasu u Pauli, czyli perfumy, które jak wiecie już mam, ale to jest solidna wersja 100 ml moich ukochanych perfum Viva La Juicy, więc teraz mogę się w nich kąpać po prostu. Jestem tak szczęśliwa, że mam ich aż tak dużo, bo nie muszę się jakoś szczególnie z nimi szczypać i ich oszczędzać, tak więc jestem naprawdę bardzo zadowolona. Oprócz tego Paula wrzuciła mi też lakier, który pokazywałam Wam na blogu całkiem niedawno, czyli No More Films Essie. I to jest taki... Wy mówiliście, że to granat, według mnie to jest fiolet taki mocno intensywny. To może być granatowy fiolet, ale mimo wszystko dla mnie to w dalszym ciągu jest fiolet. I też taka nowość z L'Oreala, czyli Magic Nude Liquid Powder. To jest niby taki puder w płynie. To nie jest podkład, tylko puder w płynie. Jeszcze go nie używałam, zobaczymy. Natomiast Paula chciała, żebym go przetestowała, bo mówiła, że u niej się nie do końca sprawdził. I dostałam też z Essie taki preparat do usuwania skórek, którego też jeszcze nie używałam, ale zobaczymy, jak to maleństwo daje sobie radę. Tak więc to by były rzeczy, które dostałam od Pauli. Też jeszcze raz Ci, Paula, bardzo, bardzo dziękuję. Dobra, coś mi jeszcze jednego zostało. Tak, już wiem, co mi zostało. Została mi szafka, z którą widziałam się ostatnio. Generalnie to nie jest tak do końca, że my spotkałyśmy się przypadkiem, my się umówiłyśmy, natomiast samo spotkanie jednak mimo wszystko było przypadkowe, bo zarówno ja, jak i ona byłyśmy w Złotych Tarasach wcześniej. Ja stwierdziłam, że połażę po prostu po sklepie i tam się spotkałyśmy i dlatego wyniknęła taka śmieszna sytuacja. W każdym razie szafka przywiozła mi prezenty też, których się nie spodziewałam, bo po prostu gdybym się spodziewała, to ja bym się też jakoś bardziej przygotowała. Ale dziękuję jej bardzo, bo naprawdę trafiła idealnie. Słuchajcie, przywiozła mi dwa lakiery Specify z tej jednej z ostatnich serii, tych takich najnowszych, które mam już dwa i są fantastyczne. I tym razem mam Wild Mary, czyli ten taki ciemnozielony. I ten drugi lakier, który mam teraz na paznokciach, czyli Business Woman, który jest takim fioletową szarością, albo szarym fioletem, może tak. Bardzo fajny dzienny lakier na co dzień, idealny. I dostałam też coś, co już przetestowałam w bardzo wielu zapachach, co uwielbiam i szafka doskonale o tym wiedziała, czyli mój balsam do dłoni, ten z pompką z Balea. Właśnie kończę ten swój Dark Glamour, dosłownie już go tam wygrzebuję tą pompką. Został mi jeszcze waniliowy, no i teraz będę miała też ten z olejkiem organowym i bardzo, bardzo się cieszę, bo naprawdę te kosmetyki lubię i Sylwia, trafiłaś idealnie. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. I ostatnią rzecz, którą chciałam Wam pokazać, co prawda nie jest prezentem od nikogo, to jest raczej prezent ode mnie dla mnie. Historia jest taka, że niestety już nie mogę nosić swojego zegarka z Next, dlatego że wytarła mi się w nim bransoleta tak bardzo, że strasznie mnie uczulił. I wymiana bransolety w tym zegarku niestety mija się z celem kompletnie. Dlatego postanowiłam zrealizować coś, co i tak już planowałam. Dodatkowo, tym bardziej, że trafiła mi się niesamowita okazja i kupiłam sobie zegarek Fossil. Srebrny, z białą tarczą, taką z takiej perły tak jakby. Nie wiem, jak to się nazywa, zapomniałam, muszli? No coś takiego, wiecie, o co mi chodzi. Oczywiście ma tutaj trzy takie małe tarcze. Jedyne, do czego nie jestem do końca przekonana, to ten rządek cyrkonii tutaj, ale okazja była tak niesamowita i poza tym zegarek jest idealnie taki, jak chciałam, tak więc zdecydowałam się go kupić i jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Muszę tylko iść go zmniejszyć o jedno to oczko, bo mam co prawda ten zegarek z Casio, który też często noszę, ale on ma tą tarczę dużo mniejszą i no jakoś już tak przestał mi odpowiadać, że noszę go coraz rzadziej. Chciałam coś takiego z dużą tarczą i dopóki miałam ten zegarek z Nex, to wszystko było ok, natomiast no niestety, ale odmówił posłuszeństwa. Tak więc no, to by było wszystko w dzisiejszej części prezentowej. W następnej pokażę Wam rzeczy, które dostałam od różnych osób, takich powiedzmy niezwiązanych, znaczy nie nagrywających nic, tak, bo związanych z YouTube'em poniekąd też trochę, bo na przykład będą to prezenty od Was, czyli od moich widzów. No, a dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!